Witam wszystkich. Jak wiadomo, na klawiaturze mamy ograniczoną ilość znaków, a czasami jest nam potrzebny w dokumencie znak lub symbol albo ikonografika, której nie znajdziemy w sposób bezpośredni na klawiaturze. Przypomnimy sobie zatem, jak korzystać z tablicy znaków i jak modyfikować tak wstawione znaki. Pewna część uczniów jeszcze tego ćwiczenia nie wykonywała, i te osoby muszą z dużą uwagą prześledzić, jak wykonać to zadanie. Utworzymy dokument, w którym będą zobrazowane czynności, jakie zazwyczaj lubicie wykonywać, i tych czynności będzie 5, a ja zrobiłem przykładowe 3, a wcześniej będzie wyśrodkowany nagłówek. Zadanie wykonamy w programie Microsoft Word, ale pokażę, że w innym programie także jest to nietrudne do wykonania. I to dla osób, które nie posiadają pakietu Microsoft Office. Dobrze, nagłówek. I przykładowe czynności. Sobie pomyślałem, że będą to na przykład spacery. Może biwakowanie. I jazda. Wracamy teraz do nagłówka, wyśrodkujemy go, powiększymy i przechodzimy teraz do wpisów. Przechodzimy do wpisów. Powiększenie, ale nieznaczne. Ponumerowanie wszystkich. I teraz dopiero przechodzimy do wstawienia symboli. Wstawianie, symbol, więcej symboli, spacery. Domyślnie mamy ustawione w czczące symbol, ale odszukujemy sobie, gdzie jest. No i tu mamy różne kategorie, ale nas interesują najbardziej Windings albo Wendings. Najwięcej z doświadczenia wiem, że jest w obszarze Weblinks. No i skoro spacery, wybieramy spacery. Zamykamy. Biwakowanie. I jazda rowerem. Teraz, żeby nam się to rozmieściło w równych odstępach od wpisu, to klikamy przed symbolem i na klawiaturze naciskamy klawisz tabulator, czyli tab, opisany najczęściej jako tab. Tak samo z drugim. I z trzecim. Następnie powiększamy sobie te symbole. I zmieniamy jej kolor. Rower jest na tle pozostałych stosunkowo mały, więc można go pogrubić. Ja wypisałem 3, oczywiście wy zrobicie 5, zapiszecie dokument i wyślecie. Jeszcze pokażę, gdzie odszukać symboli w innym programie. Przypominam, w Wordzie było to wstawianie, symbol. Tak? Wstawianie, symbol. Natomiast pokażę także w programie LibreOffice, gdzie odszukać tablicę znaków. I jeszcze pokażę, gdzie odszukać ogólnie tablicę znaków nie wbudowaną w program. Dobrze, chwilę, zaczekamy, aż się program uruchomi. To czekając, aż się program uruchomi, tylko tak jeszcze przypomnę, że czasami się to nazywa znaki specjalne. Czasami się to może nazywać tablica znaków lub symbole. Tutaj nam się nazywało
symbole, tak? Symbol, więcej symboli, symbole. W LibreOffice to się inaczej nazywa, a w systemie, o, już mamy program, czyli tak samo, dokument tekstowy. Już nie będę wszystkich czynności pokazywał, jedynie zasygnalizuję, gdzie się znajdują symbole. Wstaw, znak specjalny, tak? Czyli tam się nazywało to symbole, a tutaj znak specjalny, natomiast reszta już jest identycznie. No i przykładowy. Tutaj mamy na przykład plażowanie. Tak, i po powiększeniu naszego plażowania. I zmianie koloru. Mamy plażowanie. Dobrze, to było w programie LibreOffice, ale jeżeli ktoś chce skorzystać z systemowej tablicy znaków, może kliknąć sobie Start, wpisać Tab, tablica znaków i mamy osobny program, w którym mamy wszystkie te znaki. Można także stąd korzystać, czyli mógłbym równie dobrze stąd sobie wybrać symbol, słuchanie muzyki, tak? I później w programie to wkleić. Oczywiście tu jest jeszcze niepowiększone i niezmieniony kolor. Dobrze, taki dokument zapisujemy i wysyłamy. Przypominam, że wysyłając, podajcie klasę, imię i nazwisko. To wszystko. Pozdrawiam.